Kultura XIV wieku była kulturą o wyraźnym nastawieniu dydaktycznym. Chciała nauczać różnych bardzo odbiorców przy pomocy urozmaiconych metod. Nacisk na dogmat wcielenia prowadził do dowartościowania człowieka, natury, rozumu. Następowała humanizacja religii. Chrystus jako Bóg i człowiek zarazem stawał się jej centralną postacią, a także jego matka. Kult maryjny miał wywrzeć na polską kulturę ogromny wpływ. Nadchodzą powoli czasy, w których drogowskazem życia stają się proste nauki moralne w rodzaju słynnego o naśladowaniu Chrystusa, przypisywanego Tomaszowi a Kempis. We wnętrzach gotyckich kościołów umieszczano coraz częściej malarstwo tablicowe, czyli obrazy malowane temperą na drewnie, głównie w kwaterach ołtarzowych i epitafiach, choć nie tylko. XV-wieczna tablica dziesięciorga przykazań we wspaniałej bazyliki Najświętszej Marii Panny z Gdańska jest rzadkim już dziś zachowanym przykładem obrazu o czysto dydaktycznych właśnie celach. Jego przedstawienia dobrych i złych uczynków wspomagały kaznodziejom w czasie głoszenia nauk i zarazem podpowiadały zgromadzonym wiernym, jak odbyć rachunek sumienia.